Dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play czwarty. Let's Play z tych czterech Let's Play, które robię. To jest Let's Play Spyro the Dragon. Let's Play miał być live play, gdyż zgubiło mi się nagranie. Ale ostatecznie znalazłem. Więc nie zaprzepaszczę tej okazji. I no cóż mogę powiedzieć? Spyro the Dragon jest pierwszym właściwie, jakby to ładnie powiedzieć, pierwszym dziełem studio Insomniac Games odpowiedzialnych za Ratcheta i Clanka. Tak, powiedziałem. No i w pierwszej części Spyro chodzi o to, że... Chwila. Jest tak, jest też świat smoków, bodajże to się nazywa Dragon Shores. Bodajże 2000 albo 10 tysięcy, bo coś tam cicho mówił, więc 2000 dżemów, kryształów. Nie będę zgapiał, ja mówię kryształów. Ja, jak normalny człowiek, mówię kryształów. To znaczy... No i to jest główny antagonista pierwszej części, czyli Gnast Ignore. I celem Spyro jest... Właśnie to jest Spyro, by... zniweczyć go, by go zniszczyć. Marnie, wszystko mi się to rozlatuje. Mam herbatkę, więc jest okej. Okay. I... Tak, nagrałem to na... PlayStation 3, ale jestem debilem i je włączyłem. I nie włączyłem. Czego ja nie włączyłem? Tego zgładzania. Obraz był gładki, a nie z pikseli. Więc jako, że jestem debilem, to teraz macie taką jakość. Podziękujcie mi za to. I tak, żeby grę wyprodukować, trzeba zdobyć wszystkie. Znaczki są trzy. Pierwszą znaczką są smoki, drugą znaczką są kryształy, w tym przypadku jak na razie rubiny, i trzecią znaczką są jajka. Prawdopodobnie jajka smoków. Jest jeszcze czwarta, ale to właściwie nieobowiązkowe, jeśli wpierw wystuprocentujecie poziom, czyli perły, które nam mogą... A, jeszcze oczywiście są życia. I perły, które nam po zdobyciu bodajże 20 czy tam 10 można życie z powrotem. Można zyskać dodatkowe życie. To tak jest jak w większości grach platformowych, że ileś tam czegoś, najczęściej 100, jakąś ilość czegoś, czyli na przykład w Mario pieniążki, w Soniku pierścienie, oprócz Sonic Boom, jest dodatkowe życie w zamian. Chociaż nie jestem pewien, czy to jest w Spyro akurat, bo jakoś nie wydaje mi się, że zbierałem stówę tego wszystkiego. Więc najpierw zajmowałem się wystuprocentowaniem hub worldów, a dopiero później poziomów. Więc takie chwile. Chwila właśnie ogarnięcia się, gdzie co jest, i tak dalej. I każdy oczywiście na końcu mówi thank you for releasing me, albo na początku. I nie będę mu tłumaczył, ale większość smoków mówi tak, dziękuję za uwolnienie mnie, nie dasz rady w walce z Gnast Ignorkiem, albo dasz radę w walce z Gnast Ignorkiem. Jest jeszcze ostatni smok, ale ostatni smok dopiero mam go, że tak powiem, wyjaśnię, co on mówi, gdy do niego dojdziemy. Spyro są dwa w ogóle, nawet najpierw mówię pewną różnicę między Crashem a Spyro, gdyż Crash i Spyro najprawdopodobniej dzieją się w tym samym uniwersum, to znaczy Dragon Shores, a wyspa... z której jest Crash i właśnie zebraliśmy szmaragdy. Wyspa, z której pochodzi Crash,
jest. Prawdopodobnie są na tym samym świecie, dążąc do logiki z Crash Bandicoot Fusion i Spyro. Spyro, chwila, ja to mam gdzieś zapisane. Spyro Timeline i Spyro Orange, The Cortex Conspiracy. To są właśnie te dwie gry, które na to wskazują. I tak, jest Spyro, obiecany Spyro. I już następne Spyro prawdopodobnie będą live play, o, poza Spyro Enter the Dragonfly, czyli Spyro 4. Nie wiem jak z A Hero's Tale, ale postaram się, żeby było live play. Chociaż gra jest tak denerwująca dla mnie, że możliwe, że zrobię po prostu ją post commentary, tak jak teraz to robię, Spyro 1. Z gier na Game Boy Advance również chyba będą... Where's Nasty Nork? I'll torture him. Keep your horns on, Spyro. You have much to learn first. Do you know what the dragon? Spyro na Game Boy Advance nie będą robione live play, gdyż Spyro na Game Boy Advance są dla mnie frustrujące, więc potrzebuję dużo skupienia, żeby je ograć. Więc to jest moja wymówka. I Spyro są dwa typy poziomów. Pierwszy to jest normalny platformowy poziom, gdzie musimy dojść z punktu A do punktu B. I drugi typ poziom, czyli wyścigi, czyli to, co teraz odblokowałem. I tak, jak wklepiecie tą kombinację kamieni, nie ma znaczenia, i tak wam się otworzy. Więc zapamiętajcie to sobie. I nie wiem, czemu są takie przeskoki w nagraniu, że najpierw stoję przed portalem, a później jestem już w świecie jego. Nie pytajcie się mnie, czemu tak jest, ale jakoś nagranie się uszkodziło podczas montowania go. Nie wiem, co się stało kompletnie. Więc teraz wyjaśnię, jak ja pamiętam nazwy szmaragdów, czy tam kamieni szlachetnych w Spyro. Czerwone to są rubiny, zielone to są szmaragdy, niebieskie to jest szafir, a fioletowych i żółtych to nie wiem jak. Bo na pewno żółte to nie jest złoto. Nie, bo złoto to raczej Insomniak przedstawiło inaczej. No i ogólnie też nam wyjaśniają smoki zasady rozgrywki, czyli że na przykład, żeby uwolnić smok, jeszcze nam tutaj pan smok właśnie, pan Lindar bodajże, powtarza nam, że po nastąpieniu na ten panel, na którym znajduje się statua smoka, uwalniamy go, więc fajnie jest takie przypomnienie ze względu na to, że dzieci mogą nie pamiętać tego, albo po prostu muszą to bardziej zrozumieć. Oczywiście żadne polskie dziecko by tego nie rozumie, ale okej. W każdym poziomie może się różnić ilość do zebrania szmaragdów, rubinów i szafirów i tak dalej. Gdyż mogą być bodajże od 100 w przypadku hub worldów i aż do 500 bodajże, nie licząc bonusowego poziomu. I różnica diametralna między Spyro a Crashem Bandicootem jest taka, że Spyro są hub worldy i za to kochałem Spyro, że mogłem sobie chodzić bez żadnego właściwie ograniczenia po hub worldzie i to było świetne, tak dla mnie. Ja tak właściwie nie musiałem 100% swojego, po prostu dla mnie sama radość była, jak chodziłem sobie po tych polanach wszelkich i robiłem różne pierdoły. I maraton z Crasha będzie prowadzony równolegle z maratonem Spyro. To znaczy, że jak skończę Spyro, to spodziewajcie się Crasha, jak skończę Crasha, to spodziewajcie się Spyro 2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Ratchet & Clank, Jacka i Dextera i Slaya Coopera, to jak już mówiłem, jak na razie anuluję play z Jacka i Dextera i Slaya Coopera.
gdyż nie wiem, czy te gry mi się spodobają. Więc to jest moje... moja wymówka. Jeśli mi się spodobają trylogia Jacka i Dextera albo trylogia Sly Coopera, to chętnie... Znaczy, kupię trylogię Sly'a i Jacka. Jeżeli mi się spodobają, to nagram let's play'a. Ale jeśli nie, to trudno. To znaczy, że pieniądze wydane w błoto. Więc tak, powiem wam szczerze, skoro jesteśmy tak w temacie Spyro, to powiem wam, że Ratchet & Clank 2 coraz bardziej mi się chce nagrać. Ukończyłem na Wicie, więc jestem przygotowany w 100%. Wszystkie taktyki i tak dalej mam już w mojej główce zrobione. I przed chwilą zdobyliśmy jajko, przepraszam, że na to nie że tego nie zauważyłem, ale zajmę się, że tak powiem, piciem herbaty. Jajka to właściwie nie służą w ogóle niczemu, nie jest właściwie uzasadnione fabularnie, to znaczy chyba jest, tylko po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Prawdopodobnie ci... jakich tu mogę nazwać? Arabowie, bo noszą te turbany i tak dalej. Nazwę to Arabowie, nie jest to żadne obrażenie, obraźliwość czy coś, po prostu... No oni tak wyglądają i... tak powiem. Oni prawdopodobnie ukradli jakiś, nie, skarbiec, czy... możliwe, że jajka smoków są cenne. Dragon Shores. I po prostu kupcy biją się o te jajka. To jest taka moja teoria. I dlatego oni okradli ten żłobek z tymi jajkami, jak to można nazwać. Temat ze żłobkiem był w przypadku Spyro a Hero's Tale, więc tak to tłumaczę. Więc w przypadku Hero's Tale to zrozumiecie, o co mi chodzi. Ale szczerze nienawidzę Hero's Tale. Gdyż to jest jak Crash... nie. Spyro Hero's Tale jest jak Rayman Revolution. Taki... nie. To za mało powiedziane. Crash... Spyro Hero's Tale jest po prostu RPG-iem ze Spyro. Znaczy nie RPG-iem w 100%, bo ba, nadal jest platformówką. Ale bądź co bądź, Heroes to skupia się na tym, że musimy kupować różne rzeczy, które są jednorazowe, więc kupa kompletna. I za to są oczywiście milion szmaragdów, milion kamieni szlachetnych jest potrzebnych do tego i nie ma tam właściwie żadnej... gry chyba tak właściwie nie możemy ukończyć bez kupowania rzeczy. Tak jak na przykład Spyro 2 możemy spokojnie ukończyć bez kupowania żadnej rzeczy. Obejrzyjcie sobie jakikolwiek speedrun ze Spyro 2, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Więc zdobyliśmy, wystoprocentowaliśmy poziom, więc jest bardzo dobrze. I teraz... wracamy do domu, że tak to powiem. W ogóle ten tutaj... o, i kolejny przeskok materiału. Nie wiem, co się dzieje. Kompletnie nie wiem, co się dzieje. Jak widzimy, zdobyłem między nagraniem... między tym urywkiem trzy perły. I to, jak się dowiedziałem od Pomidorowego, ci też żaboludy się nazywają gnorkowie. I ja ich prawdopodobnie będę nazywał żaboludami dla łatwości, chociaż nie wiem, może gnorki mi łatwiej przyjdą do wymawiania. Pardon, został z tej herbaty, lubię jak fus. Podczas picia herbaty mi wpadnie na gardło, bo później tak strasznie. I zdecydowałem się na to, że jako już bardzo mi się spodobało 100% Ratchet & Clank'a na PlayStation Vita, to kupię, prawdopodobnie znowu kupię sobie Ratchet & Clank'a Size Matters, aby grać na PlayStation TV później, jak sobie załatwię PlayStation TV i na PlayStation Vita, żeby sobie wysuprocentować kompletnie, czyli wszystkie skill pointy,
wszystkie levele broni, bo zwykle moje 100% raczej tej Kanka Size Matters kończyło się tym, że po prostu w jakiś tam sposób przechodziłem całą grę, a nie, że 100%owałem wszystkie skill pointy, wszystkie broni na maksimum. A kupienie znowu na Wicie to będzie bardzo dobry pomysł, na Wicie chyba na Wicie szybciej się ładują te gry. Ale nadal nie zmieniam mojej decyzji, że raczej Kanka Size Matters będzie z PSP. Gdyż według mnie lepiej mi się gra na PSP, a na PS2 jest dla mnie to jakoś dziwnie grać. Bardzo tutaj Kanka Size Matters. Chociaż gdyby wydali, to znaczy teraz poruszymy taki temat kompletnie z pupy, jak to się mówi, ale u mnie właśnie są takie tematy, że powinni wydać, to znaczy Lost, kto to wydało? Trylogia Ratcheta i Clanka? Lost Mins, czy Lost Idols, czy jakoś tak? Wydali właśnie Trylogia Ratcheta i Clanka i według mnie powinni wydać Trylogię Ratchet i Clank Trilogy 2. Czemu? Już wam mówię. Otóż Ratchet i Clank na PS2 dostał 6 części. I dlatego powinno być w tej trylogii Ratchet Gladiator bądź Deadlocked, zależy w jakim regionie zostanie wydany, Ratchet Clank Size Matters oraz Secret Agent Clank, gdyż ludzie na PS3 nie mają jak to pograć, a ludzie z Europy nie mają nawet jak ściągnąć sobie Ratchet Clanka Tajnego Agenta Clanka na PSP, w tym przypadku na Vita, gdyż po prostu na europejskim PS Store tego nie ma. I dla mnie to był dobry sposób, gdyż można by naprawić Gladiatora, który był strasznie zrobiony. Jeżeli długo już nie oglądacie, to już wiecie, czemu uważam, że Gladiator jest strasznie zrobiony. Ale spokojnie, już znam sposób, już znalazłem cutscenki, aby nie gwarantować wam podróży do lekarza na ból głowy. I w ten sposób Let's Play będzie udany. I jedną dla mnie rzeczą, dla której muszę oglądać te cutscenki na PlayStation 3 w wersji HD, jest tylko to, że muszę je skomentować jakoś. A ja niestety nie mam pamięci, wiecie jakiej. Wiesz co, ja już chyba pamiętam, bo po prostu wyciąłem moje drogi Wyciąłem moją drogę z portalu do portalu, gdyż było to po prostu nudne. Dlatego to wyciąłem. Ale spokojnie, w Spyro 2 nie będzie żadnych cięć. W Spyro 3 nie jestem pewien, gdyż Spyro 3 jest właśnie taki problem, że tam jest dużo backtrackingu, więc będę musiał was... Nie, zaraz. Spyro 3? Spyro 2. Chociaż w Spyro 3 też jest dużo backtrackingu, więc od razu będę musiał was zapytać, czy w Spyro 2 będę mógł użyć kodu na wszystkie umiejętności, jakie można zdobyć w Spyro, żeby po prostu nie marnować naszego cennego czasu antenowego i przedłużać let's play na backtracking, czy po prostu mogę użyć tego kodu. W Spyro 3 jest to niestety... W Spyro 3 niestety będę musiał backtrackować, gdyż nie ma kodu na odblokowanie wszystkich dodatkowych postaci. Did you know that you get your longest glides by pressing X at the very top of your jump? Więc tutaj nas informuje o bodajże wysokim skakaniu, więc jest ok. I chyba drugi odcinek, oczywiście nie zrobiłem pierwszego, ale jestem w trakcie robienia serii na temat glitchy i pierwszy odcinek będzie poświęcony całej serii Ratchet & Clanka. Drugi odcinek chyba sądzę, że będzie poświęcony Spyro the Dragon, całej serii, bo też jest sporo glitchy na temat tych gier. Więc
więc mam nadzieję, że będzie to fajnie zrobione. Jeżeli nikt nie będzie się nudził. Więc tu mam kolejnego... Żeby nikogo nie obrazić, bo wiecie jak to jest, że ktoś coś zrozumie nie tak jak na przykład ja powiem biały, a ktoś to źle zrozumie i nie wiem, zrozumie czarny. Nie wiem co to miało znaczyć, ale powiedzmy, że to jest taka mądrość dziwna. Po prostu każdy ktoś może to inaczej zrozumieć, więc powiem, że... To po prostu są złodzieje jajek i będę tak ich nazywał, żeby nie było żadnych nieporozumień. Więc co robimy? Więc Tora! Tora uratowaliśmy, które nam podziękował za to, że go uratowaliśmy. I w tej kwestii spodziewajcie się dużo słyszeć, gdyż praktycznie każdy smok to mówi. Ale dobrze, przynajmniej smoki są dobrze wychowane. To się im chwali. Co ja wiem. Więc teraz wystarczy tylko zdobyć już wszystkie smoki. I powód, dlaczego nie zbierałem smoków od razu, jak zbierałem kryształy, odpowiadam, nie wiem. Po prostu Pixel jest geniuszem, który pieniążki z partnera, no wiecie, pieniążki z partnera muszą lecieć, ale nie. Tak na serio to nie wiem, czym to robiłem. Ja jakoś po prostu nie pomyślałem o tym. Spyro 2 mam nadzieję, że lepiej będzie wyglądał i od razu mówię, nie mam zamiaru nagrywać na emulatorach. Wiecie, jaka jest polityka mojego kanału? Zawsze albo nagrywam... Postaram się to zrobić jak najbardziej legalnie, czyli że żadnych emulatorów. Albo ogrywam na PSP, albo na PS3. Moje PS1 już umarło, a po prostu PS3 dlatego, że rozciąga te gry i ma opcję wygładzania ekranu, więc jest to najlepsze. No PSP też ma opcję wygładzania jako tako ekranu, więc też to jakoś fajnie wygląda. I tak, Spyro 3 będzie nagrywany na PSP, Spyro 3 na PlayStation 3 jest z portem amerykańskim, więc... No. I teraz mam właśnie poziom wyścigowy, wiecie co, naleję sobie więcej tej herbaty. No to termos w ogóle z herbatą, jestem taki swag. Nie, po prostu dlatego, że jestem, można by powiedzieć, uzależniony od herbaty i strasznie dużo jej piję. I to jest zrobione tylko dla mojej wygody. Więc pozdrawiam ludzi, którzy są uzależnieni od herbaty, herbata forever i raczej polecam nam robić tak jak ja w przypadku tych wyścigów, gdyż robiłem to jak najszybciej, to znaczy jak najlepszą trasą to robiłem, więc ja nie narzucam wam mojego stylu, tylko mówię, że większość ludzi, która speedrunuje Spyro w 120% i która 100% jest w 120% Spyro robi właśnie tą drogą. Więc róbcie jak ja, a nie zginiecie. Dosłownie. Znaczy tutaj się zginąć, nie da, ale okej. Okay. Szczegół. Więc bodajże w każdym z takich poziomów musimy zebrać 5 przedmiotów. Aż 5. Powiedzmy, że zniszczyć 5 przedmiotów. O, to chyba będzie lepsze słowo. 5 różnych przedmiotów. Na każdej planszy jest zupełnie inny przedmiot. Tutaj wykorzystałem trochę mój czas, żeby sobie go zaoszczędzić troszkę. 5 unikatowych przedmiotów i powiem szczerze, te plansze minęły zupełnie w kość. Spyro Enter the Dragonfly. Bo w ogóle Spyro Enter the Dragonfly miałem nagrane wcześniej niż Spyro 1. Więc hehesz. I szczerze, animacja latania Spyro do góry bardzo mi przypomina animację
zlecenia Crasha albo Spyro w... Pfu, Crasha albo Coco w Crashu Bandicoocie Trójce Warped. Jakoś mi to tak śmiesznie przypomina. I tak, musicie te poziomy przejść, żeby dostać 300 szmaragdów. I tu wyciąłem i tu zrobiłem najgłupszy błąd, gdyż większość ludzi może nie wiedzieć, gdzie to jest. Otóż tak, jeżeli pamiętacie tą wielką maskę posąg smoka, to gdy wystuprocentujecie cały hub world, pójdźcie tam i maska się, tak, nie wiem, statua to nazwa, statua się otworzy i dzięki temu będziecie mieli dostęp do tego poziomu. Więc przepraszam, że uciąłem tą... Możliwe, że to dogram, ale nie jestem pewien. Więc nie obiecuję na 100%, ale jeżeli nie nagram, to przepraszam bardzo, ale no, ja jestem takim głupkiem i nie nagrałem tego. I nie trzeba się przeturlać przed tymi psami. Wystarczy dosyć szybko użyć drugiego ognia i dzięki temu mamy pewność, że na nas nie skoczą. Chociaż chyba większe bezpieczeństwo jest, jak się przetulamy obok nimi, przed nimi. Chociaż czasami, jak widzicie, to się nie udaje i jest niestety taka śmieszna rzecz, no niestety. Ale wszystkich pozdrawiam, którzy pamiętają czasy PS1 i Spyro. Ja należę do grupy facebookowej, która, że tak powiem, rozpamiętuje Spyro i Crasha. I właśnie był, ktoś tam napisał temat, napisał temat, brawo, napisał, kto nie grał w Spyro, chociaż to może była polska grupa PSX Sim, czy jakoś tak, PS Extreme, czy jakoś tak, ta grupa się nazywała, nie wiem, już nie pamiętam, gdzie to było, to tydzień bodajże, albo dwa tygodnie temu, że kto nie grał w Spyro w dzieciństwie, ten nie miał dzieciństwa. Bardzo mi się to spodobało i to chyba będzie moje motto na ten let's play, że kto, na całą serię z Spyro, że kto nie grał w Spyro w dzieciństwie, ten nie miał dzieciństwa. Zapamiętajcie sobie to motto na cały let's play. Ono się będzie powtarzało. Już wiem, w każdym pierwszym odcinku, czyli pierwszym odcinku rozpoczynającym serię ze Spyro, kolejną część Spyro, odcinek będzie nazwany Kto nie grał w Spyro, w dzieciństwie to nie miał dzieciństwa. Więc przygotujcie się na spam tym modem. Więc tutaj złowieszcza owca chciała nam po prostu pokazać palec, że owca też może zniszczyć smoka i no niestety owca nie dała rady zniszczyć smoka i to smok zniszczył owcę. Więc w pierwszym odcinku przeszliśmy drugi świat i pierwszy świat, Boże, Pixel. Jak ja się mylę, ja nie mogę. Ja się mylę dzisiaj, po prostu możecie mi dać komentarzowego komentarz wal z liścia i po prostu takie kompletne wal z liścia będzie dla Pixela, dla mnie, bo jestem strasznym człowiekiem, który myli się cały czas. I w tym odcinku jeszcze bodajże na 50% przejdę ten świat, a została nam jeszcze minuta, więc wszystko się okaże. Nie wiem niestety komentarza, że kto nie grał w Crasha w dzieciństwie, to nie miał dzieciństwa, ale też to wykorzystam do wszystkich serii z Crasha, więc to motto, które ja ustalam, jeżeli ktoś już kiedyś coś takiego powiedział, to sorry, ja przejmuję prawa autorskie i w ogóle kto użyje tego, to pamiętajcie, ja mam prawa autorskie na to i mogę go pozwać. Tutaj te cwaniaki chciały nam się ukryć pod namiotami. To jest fajna technika, że one się naprawdę chowają. To jest gra plus 3.
To jest gra plus 3. Powiedzcie mi, że to jest gra plus 3. Nagość. Nagość w grze dla dzieci. To jest straszne. Dzieciństwo zniszczone kompletnie. Nie, no tak właściwie ja się śmiałem z tego, jak byłem mały, że no, facet pokazuje nam tyłek, że niby... W sensie... Wiele dzieci nie mogą być rzeczy typu pokazanie środkowego palca. Nikt nie powiedział o wystawieniu tyłka. Można za to się w kreskówkach pojawia, więc tak. Dziękuję wam za oglądanie tego pierwszego wyczekiwanego odcinka. Dzięki wam za oglądanie. Zostawcie jakiś fajny komentarz. I cześć!